Dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście z nami. Czy działa ten mikrofon? Działa. Ja nazywam się Maja Szybińska, witam was na kolejnej Auli Polskiej. Dzisiaj temat, który zawsze wzbudza duże zainteresowanie, mianowicie aula prawnicza. Mówimy o zmianach, które teraz wydarzają się jakby dotyczą e-commerce'ów, dotyczą startupów. Będziemy mówić o RODO, bardzo gorący temat w związku z wejściem w życie nowej ustawy i nowych przepisów. Będziemy mówić o wielu innych zagadnieniach prawniczych, które też na pewno, o których chcecie posłuchać. Mamy 4 prezentacje, oprócz RODO, o którym opowiadać będzie Katarzyna Łasiuk z iSecure. Będziemy mówić też o blockchainie, od ICO, od tego właściwie zaczniemy. O tym opowiadać będzie Paweł Dudojc z Wierzbowskiej Evershed Sutherland. Dalej Michał Kulka-Lowmore, nasz partner, o programach opcyjnych w startupach. I zakończymy prezentacją Arka Tarkowskiego z Centrum Cyfrowego, który opowie o tym, jak być anonimowym w sieci, opowie o prawie do zapomnienia, o net neutrality, wiele innych zagadnień, bo jak znam naszych prelegentów, to zapowiadali te tematy, ale zmieniają treść swoich wystąpień jeszcze w ostatniej chwili przed aulą. Także ja też dowiem się, o czym dzisiaj będziemy mówić, słuchając prezentacji, ale nie zabieram już im czasu, zwłaszcza, że zaczynamy trochę później. Zapraszam cię, Pawle. Paweł Dudojc, Wierzbowski Evershed Sutherland. Tak, tak, poprosza brawa. I oddaję ci już głos. Nie oddam ci mojego mikrofonu. Jest włączony, proszę. Dobry wieczór wszystkim. Ja nazywam się Paweł Dudojc. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o blaskach i cieniach tematu takiego bardzo hot obecnie, tak? Czyli ICO, Initial Coin Offering. Blaski i cienie, co się za tym kryje? Za blaskami to są zapewne zalety, tak? Zalety finansowania naszego przedsiębiorstwa przez ICO, jak i inwestowania za pomocą tego instrumentu. A cienie? Cienie to ryzyka regulacyjne, które nieodłącznie wiążą się z organizowaniem takiego przedsięwzięcia, finansowania poprzez ICO, jak również uczestniczeniem jako inwestor w tym procesie. Czym jest ICO oraz co kryje się za pojęciem tokenu? Tak naprawdę ICO jest zjawiskiem, które wyrosło na gruncie crowdfundingu, a być może szerzej na gruncie crowdsourcingu, tak? Na pewnym elemencie współpracy pewnych grup, pewnych organizacji, które to doprowadziły do takiego punktu, w którym dane grupy stwierdziły, że to jest bardzo fajny instrument do tego, żeby sfinansować pewną działalność, tak? Na gruncie crowdfundingu takim najbliższym elementem podobnym do ICO są oczywiście finansowania skonstruowane w formie crowdfundingu tak zwanego equity, tak, udziałowego bądź też akcyjnego. Natomiast technologia idzie do przodu, świat idzie do przodu. W związku z tym mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, zjawiskiem finansowania na protokole rejestru rozproszonego, czyli blockchainie. Metoda ta oparta, tak jak powiedziałem, jest na crowdfundingu, ale również tak naprawdę w założeniu przypomina IPO, tak? Czyli takie klasyczne finansowania, z którymi możemy spotykać się na co dzień, finansowania giełdowe na rynkach alternatywnych. Przy czym są pewne zasadnicze różnice. Te zasadnicze różnice polegają na tym, iż w ramach ICO nabywamy tak zwany token, tak? Nie nabywamy udziałów lub akcji, tylko nabywamy pewną wartość, pewien miernik wartości, o którym za chwilę powiemy. Najczęściej za ten token płacimy w formie waluty cyfrowej, tak? Z reguły najpopularniejszych walut cyfrowych.
I to, co odróżnia IPO i klasyczne metody finansowania, klasyczne metody organizowania finansowania od ICO, jest ten bardzo istotny element, iż tak naprawdę te przedsięwzięcia bardzo często są na fazie planowania, na fazie bardzo wstępnej realizacji, w związku z czym tak naprawdę inwestorzy nabywają poniekąd obietnice przyszłych działań, przyszłych aktywności. Oczywiście, jeśli projekty osiągają jakiś sukces, to wartość takiego danego tokena może wzrastać, ale również jeśli oczywiście mamy do czynienia z niepowodzeniem danego projektu, wartość jak najbardziej może spaść. W klasycznym ICO utarło się, iż organizatorzy sporządzają tak zwany white paper. To jest podstawowy zbiór założeń, które dany organizator chce przedstawić swoim potencjalnym inwestorom. Zawiera z reguły taki roadmap, w ramach którego chcę dojść do sukcesu, zrealizować jakieś przedsięwzięcie. W związku z tym jest to podstawowy instrument pomagający nam ocenić, na ile dane ICO jest wartościowe, a na ile może się za tym przedsięwzięciem kryć coś bezwartościowego. Tytułem wstępu. Musimy sobie też wyjaśnić, czym jest token. Tak? Mówi się pokrótce, iż początkiem rewolucji takiej społecznej w dziedzinie finansowania też był Bitcoin. Tak? On początkowo miał funkcję płatniczą, teraz chyba mimo wszystko nabiera troszkę bardziej funkcję spekulacyjną. Natomiast wspomina się o tym, iż drugim etapem tej rewolucji, taką rewolucją 2.0, będą właśnie tokeny i tokenizacja pewnych zjawisk społecznych, pewnych działań, pewnych grup, a także i finansowania. Ja pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć taką definicję na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania, zgodnie z którą przez token powinniśmy rozumieć taką jednostkę wartości, tak, którą wydaje z reguły podmiot prywatny, w ramach którego zarządzamy pewnym modelem biznesowym, przy czym ten model biznesowy i ten produkt, ten token zapewnia nam możliwość połączenia organizatora danego przedsięwzięcia z inwestorem i pewną interakcję pomiędzy tymi dwoma elementami, pomiędzy tymi dwoma stronami finansowania. Oczywiście token ułatwia nam dystrybucję naszego pomysłu i finansowanie, jak również dzielenie się tym sukcesem z naszymi inwestorami. Tak jak powiedziałem, tokeny posiadają wiele podobieństw do bitcoinów. Tokeny są z reguły budowane na sieci Ethereum, tak? Która zapewnia nam możliwość tworzenia pewnych takich takiej nadbudowy nad daną siecią i stworzenia właśnie tokenu, który umożliwi nam obracanie pewną wartością gospodarczą, którą mamy zamiar wytworzyć. Jakie mamy rodzaje tokenów? Wyróżnia się co do zasady 4 rodzaje tokenów. Są to tokeny wewnętrzne, to są tokeny, które tak naprawdę inicjują tylko pewne zdarzenia w świecie na łańcuchu, tak? W tym świecie on-chain. One nie wywołują co do zasady skutków prawnych, inicjują pewne zdarzenia, pewne związki przyczynowo-skutkowe, które zachodzą na blockchainie. Druga kategoria to tokeny nazwane przeze mnie asset-backed. To są tokeny, które reprezentują pewne uprawnienia funkcjonujące w społeczeństwie, pewne wartości, tak? Tak naprawdę the sky is the limit. Tutaj nie mamy ograniczeń, tylko wyobraźnia może nas ograniczać, co może stać za takim tokenem. To mogą być nieruchomości, to mogą być pieniądze papierowe, to mogą być różne rodzaje naprawdę aktywów. Natomiast co istotne, żeby dana transakcja na danym tokenie wywodziła skutki prawne, tak naprawdę za nią musi iść pewne zdarzenie w świecie rzeczywistym, w tym świecie poza łańcuchem, w tym świecie off-chain. Czyli tak tytułem przykładu, jeżeli zbywamy nieruchomość, która zawiera pewne
odzwierciedlenie w tokenie, no jak najbardziej musimy niestety dokonać aktu notarialnego, który przeniesie nam własność tej nieruchomości. Kolejna kategoria tokenów to są tokeny uprawniające, inkorporujące pewne uprawnienia. One są bardzo podobne do tych opartych na aktywach. One z reguły dają nam uprawnienia takie klasyczne, korporacyjne, tak? Bądź też uprawnienie do nabycia jakiejś usługi od przedsiębiorcy, który poszukuje finansowania. Podobnie jak w przypadku tokenów opartych na aktywach, również i w tym wypadku musimy oczywiście w świecie off-chain dokonać pewnych odpowiednich czynności, aby nadać im skuteczność. I ten najbardziej znany, najbardziej powszechny rodzaj tokenów to kryptowaluty. No tutaj za przykład można podać Bitcoin. Oczywiście posiadają zdolność do umarzania zobowiązań. Są jak najbardziej środkiem wymiany dóbr, usług. Posiadają cechy pieniądza, ale nie wszystkie, tak? Dobrze, teraz przejdziemy troszkę do cieni związanych z ICO. Po stronie organizatora występują pewne ryzyka. Po stronie osoby poszukującej finansowania w ramach ICO, po pierwsze istnieje ryzyko uznania, iż dany token jest papierem wartościowym, tak? W konsekwencji, jeżeli uznamy, że taki token jest papierem wartościowym, będziemy go oferować w sieci, czyli do nieoznaczonego adresata, tak naprawdę możemy zostać zakwalifikowani jako podmiot organizujący ofertę publiczną. W związku z tym nałożony na nas zostanie obowiązek sporządzenia kosztownych prospektów, przejścia całego mechanizmu akceptacji tego prospektu przez właściwego nadzorcę. I tym samym tak naprawdę nasze przedsięwzięcie no, utraci tą jedną z podstawowych wartości, czyli szybkość finansowania i stosunkowo niewielki koszt. Tak naprawdę samo środowisko też odczuwało potrzebę konstruowania podobnych instrumentów jak prospekt. Tym instrumentem jest white paper, tak? To jest instrument, który pozwala naszym potencjalnym inwestorom, tak jak powiedziałem, ocenić, na ile nasze przedsięwzięcie jest wartościowe. Natomiast rzeczywiście tutaj sygnalizuje się, iż niekiedy organizatorzy bardzo uwypuklają zalety danego przedsięwzięcia, a niedostatecznie eksponują ryzyka związane z takim przedsięwzięciem. W związku z tym należy mieć zawsze bardzo dużą uwagę w toku analizy takiego dokumentu. No jak najbardziej oczywiście tutaj próbować posiłkować się odpowiednią wiedzą pozwalającą ocenić, na ile to przedsięwzięcie jest dla nas atrakcyjne bądź też nie. Tak jak powiedziałem, tak naprawdę kwalifikacja tokena jako papieru wartościowego zależy od tego, jak on jest skonstruowany. Tak? Te modele, o których rozmawialiśmy wcześniej, to są modele podstawowe. W praktyce spotyka się też modele mieszane, tak? W których tokeny dają zarówno prawo do jakichś aktywów, jak i do pewnego rodzaju usług. W związku z powyższym rzeczywiście najbardziej istotnym elementem jest odpowiednie skonstruowanie tokena w taki sposób, aby uniknąć tych ryzyk. Kolejne ryzyko to ryzyko związane z regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi. Ja już tutaj zaznaczyłem dyrektywy MiFID II, ona niedługo wchodzi w życie, to znaczy nasza ustawa krajowa niedługo wchodzi w życie implementująca ten akt. W związku z tym, o ile tak jak powiedziałem, są pewnego rodzaju spory dotyczące tego, czy token jest papierem wartościowym, czy nie jest. Istnieje duże ryzyko, iż taki instrument może być zakwalifikowany jako instrument finansowy, a w konsekwencji możemy zostać zakwalifikowani jako podmiot, który obraca instrumentami finansowymi w toku tutaj naszego poszukiwania finansowania. W rezultacie możemy zostać zobowiązani do stosowania surowego reżimu, takiego regulacyjnego, na który tutaj dyrektywa nam zarysowuje. To jest przede wszystkim
na etapie procesu kreacji samego instrumentu finansowego powinniśmy mieć świadomość, do kogo on trafi. Tak? Także musielibyśmy badać rynki docelowe naszego tokena. Musielibyśmy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na etapie dystrybucji tego podmiotu, tego tokena, jego obrotem. I jak również uważać na to, aby nasza aktywność nie została uznana za doradztwo inwestycyjne. Kolejny bardzo ważny element to możliwość zakwalifikowania naszej aktywności do kategorii funduszu inwestycyjnego. Tak, zbierając środki poprzez tokeny, możemy zostać uznani za fundusz inwestycyjny. Bardzo ważne w tym wypadku jest, czy lokujemy zebrane przez nas środki w interesie inwestorów, od których zebraliśmy te pieniądze, a także czy posiadamy odpowiednią politykę inwestycyjną. Te dwa kryteria powinny nam pozwolić ocenić, czy jesteśmy funduszem inwestycyjnym. Kolejny bardzo ważny akt, czwarta dyrektywa AML. Polska ustawa implementująca czwartą dyrektywę zawiera już pewne uregulowania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Także niedługo nasze podmioty prowadzące aktywność na walutach wirtualnych będą musiały spełniać obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, czyli takie standardowe wymogi bezpieczeństwa związane z poznaniem swojego klienta, z poznaniem źródła pochodzenia jego środków, z oceną stosunków gospodarczych, jakie utrzymujemy z naszym klientem. Oczywiście to nie jest wyczerpujący katalog, są jeszcze inne akty prawne, na które powinniśmy zwrócić uwagę, zwłaszcza dyrektywa PSD2, rozporządzenie MAR, tak, RODO, o którym dzisiaj też będziemy mówić. Niestety ramy czasowe pozwoliły mi zasygnalizować tylko te akty, które najmocniej akcentują regulatorzy. Regulatorzy również akcentują pewne ryzyka związane z inwestowaniem po stronie danego inwestora w ICO. Takie podstawowe ryzyko to wskazywane przez regulatora jest to ryzyko związane z faktem, iż jest to przestrzeń nieuregulowana prawnie jeszcze na ten moment, podatna na oszustwa, prawda, na wszelkiego rodzaju fraudy, na pranie pieniędzy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, a także na fakt, iż z uwagi na to, że ICO mogą nie podlegać regulacjom rynku kapitałowego, ochrona inwestorów może być dużo niższa niż na klasycznym rynku. Akcentuje się również wysokie ryzyko utraty środków. Tutaj regulatorzy wskazują, iż takie przedsięwzięcia są na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Niektóre tokeny dają jedynie do uprawnienia do nabycia usługi, tak? Nie ma gwarancji, iż tak naprawdę będziemy mieli gdzie sprzedać ten token, a także jakby nie ma gwarancji osiągnięcia sukcesu, co wydaje się oczywiste. Brak informacji, nieadekwatna dokumentacja, tak jak powiedziałem, sygnalizuje się, iż tak naprawdę w wielu white paperach mamy do czynienia z określaniem zalet danego przedsięwzięcia, a nie wad. Takie dokumenty nie mają również obowiązku podlegać procesom audytu, mogą być niepełne bądź wprowadzające w błąd zdaniem naszego regulatora, a także regulatora europejskiego. Brak możliwości wyjścia z inwestycji, tak jak wspomniałem, istnieje ryzyko, iż dany token nie będzie notowany na rynku, w związku z tym nie będziemy mogli go zbyć. Nie każdy token będzie przedmiotem obrotu na rynku walut wirtualnych, także ryzyko braku płynności na pewno nam się aktualizuje, jak również ryzyko pewnej manipulacji ceną danego tokena. Wady technologii, no chyba najbardziej kontrowersyjny z aspektów ryzyka, które wskazuje regulator. Blockchain nie jest technologią przetestowaną w dostateczny sposób, jak również wskazuje się na ryzyko cyberataków. No tu na pewno można podjąć jakąś dyskusję, czy tak jest. Zalety inwestowania za pośrednictwem ICO. Przede wszystkim w przypadku klasycznych metod poszukiwania finansowania korzystamy
z reguły z sieci kontaktów zbudowanych przez osoby, które już na tym rynku uczestniczą, wykonują zawodowo czynności związane z poszukiwaniem finansowania, tak jak fundusze venture capital czy private equity. I tutaj jak najbardziej możemy korzystać z takiej sieci kontaktów wyłącznie zbudowanej przez daną osobę, przez dany fundusz. Projektodawca może też z reguły klasycznie poszukiwać źródeł finansowania poprzez IPO, co jest metodą kosztowną. Sektor bankowy, jak wiadomo, też nie jest adekwatny do środowiska startupowego. Nie jest to łatwe źródło finansowania. No, mamy również możliwość finansowania poprzez tradycyjny crowdfunding, equity crowdfunding, przy czym on też zawiera pewne wady związane z łatwością, właściwie brakiem łatwości obrotu udziałów czy udziałami czy akcji, które są emitowane w takim przedsięwzięciu. W przypadku ICO opartych na tokenach możemy pozyskiwać całość środków bezpośrednio od inwestorów z właściwie całego świata, tak? Mówi się, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem demokratyzacji inwestycji, tak? Każdy ma łatwy dostęp do świetnych pomysłów w różnych zakątkach globu, tak? Dotąd ten dostęp miały tylko wyspecjalizowane podmioty. W tym momencie dzięki zjawiskom takim jak crowdfunding czy ICO każdy z nas może mieć dostęp do bardzo ciekawych przedsięwzięć organizowanych przez startupy. Oczywiście koszty są niższe, związane z organizowaniem ICO. Tak, tu już troszkę mówiliśmy o tych szansach związanych z inwestowaniem. Niektóre inwestycje w startupy mogą cechować się brakiem płynności. Oczywiście można to przeciwstawić takiemu zjawisku, iż niektóre tokeny zapewniają natychmiastową płynność. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i trzeba znaleźć taki token, który tę płynność nam zapewni. O budowaniu społeczności również już sobie troszkę powiedzieliśmy. To, co jest też wartością dość ciekawą w mojej ocenie, to działania typu open source, tak? Gdy obserwujemy aktywność takich podmiotów jak Wikipedia, bardzo często widzimy, iż co miesiąc czy w innych odstępach czasu podmioty te proszą o dokonywanie wpłat, tak? Do darowizn. Wskazuje się, iż tak naprawdę to jest też doskonale pole do tego, aby stokenizować taką aktywność. Dzięki temu osoby, które uczestniczą w rozwoju takich produktów open source, mogłyby w jakiś sposób partycypować w korzyściach i zyskach poprzez właśnie tokeny, tak? Tak, aby nie tylko za tą darowizną szedł gotowy produkt open source'owy, ale również i możliwość uzyskiwania jakichś wymiernych korzyści związanych z budowaniem takiej sieci open source. I drodzy Państwo, tak kończąc, już podsumowując, tak jak na wstępie zaznaczaliśmy, jest to zjawisko bardzo, bardzo, bardzo popularne ostatnio, tak? Według Coin Schedule w 2017 roku przeprowadzono 228 ICO o wartości 3,7 miliarda dolarów. Jest to wartość wyższa już na ten moment niż finansowania uzyskane dzięki funduszom klasycznym typu venture capital czy private equity. Niestety życie nie jest proste, tak? W wielu państwach ICO zostało zakazane. Taka sytuacja miała miejsce w Chinach. Obecnie w Korei Południowej sytuacja jest niewyjaśniona. Dosłownie dzisiaj rano mieliśmy do czynienia z taką informacją, iż urzędy skarbowe bardzo mocno zainteresowały się największymi giełdami w Korei Południowej, co mocno nam tutaj zaniżyło kurs Bitcoina w dniu dzisiejszym. Rosja również na zmianę utrudnia bądź też wysyła sygnał dotyczący zachęcania organizowania ICO na jej terytorium. Stany Zjednoczone, Unia Europejska nie są do końca określone, na ten moment jedynie ostrzegają o ryzykach. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są ciekawym przykładem, dlatego że z jednej strony ostrzegają o ryzykach, natomiast z drugiej strony dopuszczają kontrakty terminowe na giełdach, opiewające na kryptowaluty. I jednocześnie mamy do czynienia już z pierwszymi funduszami, które inwestują w Bitcoina, które prowadzą działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Jako takie klasyczne, przyjazne środowisko prawne dla
dla ICO sygnalizuje się na ten moment Gibraltar, Singapur. Szwajcaria jest tutaj tak troszkę kursywą zaznaczona, dlatego że jakiś czas temu regulator szwajcarski zastrzegł, iż będzie przeglądał wszystkie ICO, które miały miejsce na terenie Szwajcarii. W związku z tym przestała to być popularna destynacja prowadzenia ICO. Przyjazne są również na ten moment Kanada i Japonia. Co ciekawe, Białoruś jakiś czas temu określiła, iż jak najbardziej będzie wspierać środowisko prawne do prowadzenia ICO. Zapewne znanym wszystkim przykład naszego rodzimego przedsięwzięcia Golem w listopadzie 2016 roku w zaledwie 20 minut zebrał 40 milionów złotych. I na koniec, drodzy Państwo, jaka czeka nas przyszłość? Jak zapewne wiecie, NBP oraz KNF, nasze krajowe organy regulacyjne, ostrzegają przed kryptowalutami, jednocześnie pozytywnie wypowiadają się o technologii blockchain. Z drugiej strony nasz rodzimy KNF uruchomił niedawno Innovation Hub, tak, w ramach którego będzie wspierał startupy. Wiadomym jest też, iż zostało podpisane porozumienie z regulatorem w Singapurze, który uznawany jest za bardzo przychylnego regulatora do prowadzenia tego rodzaju przedsięwzięć. W związku z powyższym wydaje się, iż tak naprawdę nic nie jest jeszcze stracone, nic nie zostało rozstrzygnięte do końca i można patrzeć w przyszłość w sposób raczej pozytywny. Jest też takie założenie, iż środowisko tak naprawdę nie wymaga regulacji ze strony państwa, tak? Iż ureguluje się samo. Pierwsze takie próby już mamy do czynienia, są to kodeksy dobrych praktyk podmiotów operujących na rynku wirtualnych walut. W związku z tym no, można tutaj oczekiwać, że rzeczywiście pewne działania oddolne też będą podejmowane przez organizatorów całej tej sieci społeczności kryptowalut. Ja zakończę, tak, na tym etapie. Jeszcze mamy moment tak. Na to, żeby teraz zadać pytania, ale tak, dziękuję Ci bardzo. Paweł Dudojc, Wielbowski, Eversheds Sutherland. Dziękujemy. Patrz, Michał już ma pytanie do Ciebie. Rzeczywiście trudno o bardziej kontrowersyjne zjawisko od czasów Ubera chyba. Zdaję sobie z tego sprawę. Cześć, Michał Kulka. Powiedziałeś o krajach, w których można się czuć bezpiecznie. Ta lista się zmienia. Jak wiemy, ona się zmieniła ostatnio kilkakrotnie i może się znaleźć się jeszcze nie raz. Szwajcaria wypadła, wpadnie coś innego. Gibraltar rzeczywiście cool, ale z Singapurem nie wiadomo. Wiadomo, jak to wygląda. Powiedz coś może o bankach, bo to jest najciekawsze. To znaczy, które banki są przyjazne dla firm, które planują lub przeprowadzają ICO. Bo dopóki jesteśmy w przestrzeni wirtualnej, to umówmy się, no podejście do kryptowalut jest tak paranoiczne i tak schizofreniczne rządów, że z jednej strony uważają je za walutę tam, gdzie jest im wygodnie, uważać je za walutę, a tam, gdzie jest im niewygodnie, uważają je za niewalutę. Więc trudno mówić, czy to jest instrument finansowy, czy nie, skoro same rządy mają co do tego grube wątpliwości, czy to jest waluta. No skoro coś oferujemy za niewalutę, to nie jest żaden instrument finansowy. Tak? Więc jakie macie doświadczenia lub po prostu, które banki uważasz za sensowne do tego, żeby z nimi współpracować w kwestiach związanych w ogóle z Bitcoinem, blockchainem, Etherem, ICO, czy czymkolwiek innym z tym związanym? Dzięki za pytanie. To znaczy, jest troszkę tak, że rzeczywiście obserwujemy ostatnio zjawisko wypowiadania umów, tak? Podmiotom, które... Tak. W związku z tym ja bym też nie chciał jednoznacznie tego rozstrzygać. Tak? Tak jak powiedziałeś, jest troszkę tak jak z tą Szwajcarią. Raz jest ona przyjazna, raz troszkę mniej przyjazna. Tak? Być może też będzie tak z naszymi bankami. Być może na ten moment rzeczywiście po tej sugestii, która gdzieś tam wypłynęła od regulatora, aby rzeczywiście nie nawiązywać relacji z tego typu podmiotami. Wielkiej Brytanii, 10 banków przyjaznych nagle zrobiło się pół. Tak. Bo jeden jest taki nie wiadomo, czy przyjazny, tak? No. Tak, tak. Tylko ja bym też nie był taki pesymistyczny, bo to nie jest do końca rozstrzygnięte. Znaczy, no wiadomo, że Związek Banków Polskich nie jest zbyt przychylny temu zjawisku. Ale w Polsce akurat są całkiem fajne banki pod tym względem. Da się z nimi dogadać. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Ja też upatruję na pewno pewnej szansy w drodze nowego ministerstwa, które powstało w tym tygodniu. Także myślę, że to jest też takie
takie gremium, które rzeczywiście będzie w stanie wspierać to środowisko. Fedors niemiecki? Proszę? Fedors niemiecki bank? Też ten? Jeszcze raz, proszę. Fedors bank niemiecki, tak z ciekawości. Ja no nie chciałbym wypowiadać się na temat konkretnych banków. Tak. Na temat konkretnych banków możecie chyba zadać pytanie Michałowi później. Ja widzę, chętnie odpowie. Czy są jeszcze pytania z sali w takim razie do Powo na temat ICO, czy też innych kwestii, o których... Super. Michał Daniluk, jedno krótkie pytanie. Co z tą Białorusią? Prawdę mówiąc, poza informacją, iż takie środowisko zostanie stworzone, nie mam więcej informacji. Tak? To jest na razie sygnał, jak będzie, podobnie jak w przypadku innych jurysdykcji, zakładam, że tak naprawdę to się może jeszcze dziesięciokrotnie zmienić. Tak? Rosja, tak jak powiedziałem, też nie może się do końca zdecydować, czy wspiera, czy jednak. To może ja jako obywatel Białorusi powiem, że już jest ta ustawa i można robić ICO, można... Okay. Mogą powstawać giełdy, jest to całkowicie dozwolone, tylko trzeba się zarejestrować w specjalnej strefie ekonomicznej, która jest na Białorusi dla firm z branży IT właśnie, więc tak to wygląda teraz. Ale nie polecam trzymać pieniędzy w Białorusi. Znaczy tak, no są też istotne ryzyka ML-owe, tak? O tym też musimy pamiętać, związane z tymi konkretnymi jurysdykcjami. Jeśli mogę, bo rozmawiam właśnie z białoruskimi kancelariami i ta ustawa wchodzi 28 marca, więc jeśli chodzi o Q1, to za bardzo nie można robić jeszcze ICO po 28 marca, jeżeli rzeczywiście w tej strefie będzie projekt, to jak najbardziej. Czy ta strefa mieści się w Mińsku, natomiast można działalność prowadzić w dowolnym miejscu na Białorusi. Super. Dynamika zdarzeń jest duża na pewno, tak, na tym rynku. Tutaj rzeczywiście każdego dnia można dowiedzieć się czegoś nowego, każdego dnia. Tak. Witam, Karol Orzechowski. Ja mam takie pytanie. Jedna to kwestia prawa, które się stosuje, bo rozmawiamy tutaj o różnych jurysdykcjach, gdzie to warto zrobić. Mhm. A kwestia stosowanego prawa w zakresie tego, do kogo jest oferta kierowana. Tak, to znaczy, że może kupić obywatel polski na ICO białoruskim. Druga kwestia to wspominałeś o tym, że tokeny mogą przynosić różne wartości, mogą mieć różne zastosowanie, commodity, investment, currency i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Nawet jeżeli token zostanie sformułowany w sposób taki, który troszeczkę odsunie ryzyko stwierdzenia, że to jest instrument finansowy, to czy sam fakt zaprojektowania pre-ICO, gdzie wartość tego tokenu jest zdecydowanie niższa, innymi słowy cel jest wprost inwestycyjny, nie powoduje odmiennego zakwalifikowania całego procesu. Tak, to znaczy to jest ryzyko, tak? Sam fakt, iż tokeny mogą zmieniać wartość, już generuje dla nas ryzyko. Natomiast oczywiście są pewne mitiganty tego ryzyka, które można zastosować. Ale także jest to kwestia naszego apetytu na dane ryzyko, tak? przy konstruowaniu takiego ICO. Także no, są pewne rozwiązania, które rzeczywiście mogą złagodzić to ryzyko, a tak naprawdę cały czas to klucz problemu to jest sposób skonstruowania tokenów, tak? Umiejętne skonstruowanie tokenu przy jednoczesnym, odpowiednim zmitygowaniu ryzyk, które on może generować, daje nam pewną dozę bezpieczeństwa. Czy wasza... Przepraszam? Przypomnij pytanie, przepraszam. W kwestii jurysdykcji. Tak, tak, ale... Nie, nie. Na ilekroć się ogląda różnego rodzaju czy white papers, czy terms and conditions poszczególnych tych emisji ICO, to bardzo często tam się wspomina, że to nie jest oferta kierowana na Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że praktyczne monitorowanie wszystkich jurysdykcji jest niemożliwe równolegle. Jest trudne. No, nie jest niemożliwe. Jest trudne i kosztowne. Zazdrowne. Tak jednego i drugiego, kompetencji i pieniędzy w takim razie. W każdym razie, na ile są ryzyka występują związane z tym, że nasze ICO zostanie zakwalifikowane przez lokalnego regulatora, na przykład polskiego, pomimo tego, że będzie organizowane na Białorusi?
Bardziej widziałbym tutaj ryzyka po stronie ochrony konsumentów, tak? Po stronie właściwych przepisów dla właściwych konsumentów w różnych stronach świata, tak? Tu rzeczywiście no, te normy mogą mieć zastosowanie. Natomiast istnieje takie ryzyko, tak? Oczywiście istnieje ryzyko, iż regulator danego państwa uzna, iż dane przedsięwzięcie, dane ICO jest organizowane na terenie wielu jurysdykcji świata, ale w związku z pewnymi normami wymuszającymi właściwość prawną, on się uzna za podmiot właściwy, tak? Oczywiście. Jakby nie ma co ukrywać, że są to przedsięwzięcia, które wiążą się z pewnymi ryzykami, głównie ryzykami regulacyjnymi, ale też tymi klasycznymi prawnymi związanymi ze sposobem skonstruowania, prawda, umów, white paperu i tym podobnych elementów. Kwestia, tak jak powiedziałem, apetytu na to ryzyko, tak? A także zarządzania tym ryzykiem. Myślę, że kancelaria pomaga startupom. Możecie się zgłaszać w kwestiach prawnych. Staramy się, oczywiście. Także jeżeli nie zdążycie zaczepić jeszcze Pawła po wystąpieniach, to myślę, że już oficjalną drogą bezpośrednio do kancelarii. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie.